Stoję tutaj nad czymś pięknym, w ogóle dzień dobry, proszę Państwa. Stoję tutaj przy tych cudownych dzierżanach. Proszę Państwa, gdzieś tam któraś z klientek, z pań pisała, że fajnie by było, gdybyśmy zrobiły program o dzierżanach. Ja wtedy odpisałam chyba, że zrobimy ten program, tylko czekamy na to, żeby one nam zakwitły, bo one już tu długo u nas są i w końcu zaczynają kwitnąć. No i powiem Państwu, że to ten widok, który mam tutaj z góry, jest po prostu widokiem zachwycającym i to znowu mi się tak kojarzy, że no właśnie te kwiaty, chociaż on się nazywa dzierżan jesienny, czyli Helenium autumnale. Natomiast rzeczywiście tak jest, że te kolory późnego lata to są właśnie takie, czyli te żółci, te rudości, bo przecież mieliśmy ten odcinek o tych właśnie wszystkich rudbekiach, słoneczniczkach, różnych rudbekiach, tak, i słoneczniczkach, i o też koreopsisach. Natomiast cudownym działem właściwie są dzielżany. I tu mogę powiedzieć właśnie o tym, że dzielżany są wysoką byliną. Są wysoką byliną, bo tak jak w tych, no powiedziałabym, dużo się o nich czyta gdzieś tam, o tym pochodzeniu, bo też mogę powiedzieć Państwu, że oczywiście jak tu się spojrzy, no to tutaj właściwie wzornictwo, które czasami oglądamy wśród Indian, niezależnie od tego, czy Ameryki Północnej, czy Południowej, no to jest właśnie takie, czyli te wymalowane, takie bardzo charakterystyczne. Bardzo charakterystyczna kolorystyka łączenia ciemnej takiej czerwieni, rudości z pomarańczami i żółciami jest bardzo, bardzo piękna. Tu jest właściwie jakby ktoś się napracował w bardzo misternej swojej pracy, bo tak sobie myślę, że właśnie jak oglądamy różne, właściwie takie rękodzieło ludowe jednej i drugiej Ameryki, dawnych Ameryk, to właśnie tam można odszukać tę kolorystykę, te słoneczka, bo tak mogę o nich powiedzieć, ujęte w tym wzornictwie takim ludowym na różne sposoby. I zarówno i kolorystyka, i właśnie łączenie, i sposoby takie graficzne, to wszystko właśnie można odszukać. A skąd się to wzięło? No właśnie z przyrody. Tak jak mówiłam o gajlardiach na przykład, które też stamtąd pochodzą. To jest właściwie podobne. I nic dziwnego, że one się nazywają mariachi, tak? Tutaj są odmiany salsa, odmiany, tu akurat mam Helena Gold i Helena Red, ale o tym będę za chwileczkę mówiła. I bardzo dużo właśnie ma w swoim brzmieniu te nazwy właśnie tych takich ciepłych klimatów Ameryki Południowej zwłaszcza. Chociaż on bardzo pięknie się zadomowił tu na terenie Europy, no i cieszy nas wszystkich i jest właściwie rośliną bezproblemową, bo on ma bardzo wysoką mrozoodporność i właściwie, tak jak mówiłam przed chwileczką gdzieś tam o saćcu, to on również, oprócz tego, że jest wytrzymały na mróz, to również nie ma zbyt wielkich wymagań, jeżeli chodzi o podłoże, bo podłoże generalnie tak samo oscylujące między 7 pH, między 7, bardzo lubią, jak je się gdzieś tam powykłada kompostem, tak? Kompostem, bo wtedy są lekko wyściółkowane kompostem, ale też bardzo lubią być nawiezione, bo wiadomo, jeżeli będziemy nawozić, to one będą jeszcze bardziej dorodne. Natomiast też trzeba pilnować jednej rzeczy, że mimo, że są takie właściwie bezproblemowe, to też nie znoszą przewlekłej suszy. I wtedy zaczyna się takie zasychanie od dołu liści i roślina przestaje być ozdobna. Więc tu trzeba też o tym pamiętać, no ale myślę, że jeżeli ktoś już w tych swoich rabatach, a zwłaszcza w tych takich dalszych widokach ma posadzone no tak cudowne rośliny, to właściwie myślę, że nie zapomni o tym, żeby je podlewać. Ale właściwie no, każdy, kto patrzy tutaj na te kwiaty, to może na tę roślinę, to z góry wiadomo, że to ta sama rodzina, co rudbekie, co koreopsisy, co gajlardie, co słoneczniczki i co te nasze saćce, które są tu za mną, czyli rodzina Asteraceae, o której już kiedyś mówiłam, że właściwie zawojowała cały świat i w każdym miejscu przedstawiciele tej rośliny są.
No i tutaj te kwiatostany złożone, czyli koszyczki tutaj mamy. I właśnie to takie urzeźbienie, ukolorowanie tych właśnie tutaj koszyczków jest nieprawdopodobne, bo tutaj są i obwódki na tych kwiatkach języczkowych zewnętrznych i wewnętrzne te języczkowe są znowu powtórzona barwa na przykład u tych żółto takich czerwonych i w tym wszystkim jest ten cudowny główny punkt płodnych kwiatów rurkowych, które też się tak bardzo ciekawie rozwijają. I znowu jest podobnie, jak ja już kiedyś mówiłam u jeżówek, które też są z tej rodziny, że takie kwiaty, one w tej chwili są na etapie, dopiero zaczęły rozkwitać. Patrzcie Państwo, to się dopiero tutaj będzie działo, więc tutaj spokojnie miesiąc, półtora mamy na pewno zapewnione kwitnienie. Ale ja tu już wybiegam troszeczkę do przodu, bo tu jest właśnie fajne, że one w tej chwili mają przepiękne kwiatki, falbanka kwiatków tych języczkowych po zewnętrznej. No i ten interesujący wszystkich środek, płodne kwiaty rurkowe. I zaczyna się tutaj od brzegów wykwitanie po górę. Tutaj widać żółte pręciki są, więc jest jakby delikatna żółta obwódka, która się będzie przesuwała ku górze i kolejno te kwiaty rurkowe będą dojrzewały do zapłodnienia i tu będą latały, już tu zresztą sama widzę i muszę uważać, żeby mnie pszczoły nie ukarały za to, że im tutaj przeszkadzam, bo one tu sobie pracują. W każdym bądź razie to się wszystko pięknie tutaj będzie wykwitało kolejno. I w momencie, kiedy całość zostanie tutaj wykwitnięta i zostanie zapylona, nie będzie już tego żółtego tutaj, takiej jakby poświaty żółtego tego pyłku, to te główki zaczną tutaj, ten cały środek, czyli kwiaty rurkowe, zaczną dojrzewać i one wtedy zaczynają, podobnie jak u jeżówek, wtedy zaczynają być bardzo istotne, dlatego, że one w tej chwili są na razie małe, ale w środku zapłodnione, zapylone nasiona, one będą się rozwijać i ta główka będzie jakby jeszcze wyższa. A kwiaty języczkowe, one już nie będą takie istotne, bo one już nie będą krzyczały do owadów i kolorowały i przywoływały, że tu mają przylecieć. I wtedy kwiaty te języczkowe będą zwisały. Jakby obniżone zostaną kosztem tej wybitej, zapylonej główki, której się będą rozwijać nasiona. I znowu, ja już bardzo lubię patrzeć na te cykle, tak chodzę tu zawsze i oglądam, jak to właśnie wygląda u tych kwiatów, jak ten proces od tego pełnego wabienia owadów, tego takiego kwitnienia krzyczącego, i nagle jest tak, że już jest wszystko załatwione, już jest zapylony środek i nagle te kolory zaczynają gdzieś tam zwisać, te płatki już są obniżone i to też jest piękny moment w życiu tejże rośliny, dlatego że jak ktoś sobie troszeczkę otworzy w internecie i poczyta o tych dzielżanach, to one, ich kwiatostan jest niezwykle uroczy w sensie formy. Forma jest taka, że nagle ta cała zapylona główka, ona jest tą dominantą, a te płatki, które w tej chwili stoją tak, nagle robią się taką piękną falbaną. I jak ktoś spojrzy na ten cały układ właśnie tego wybitej główki i tak jakby taka tanecznica ze swoją spódniczką powiewającą do dołu, już nie tak piękna, już nie tak wabiąca, ale cudowna graficznie. Ja zawsze o tym mówię. Patrzcie Państwo na cykle roślin. Nie tylko to, o, jest kwiatek ładny, ale patrzcie, jak one się zmieniają. W każdym swoim okresie rozwojowym są niezwykłe. I jak tak sobie myślę, jak sobie Państwo mieliby takie dzielżany, ponieważ one budują tak ogromne, właściwie każda gałązka tutaj, każdy pęd, to jest gotowy bukiet. Duży, piękny, dorodny bukiet.
i każda z nich ma mnóstwo tych drobniutkich tutaj koszyczków i tu się będzie jeszcze działo, tak jak powiedziałam, z 1,5 do 2 miesięcy, ale wtedy będzie można zobaczyć, jak te kwiatostany się będą formować. Te pierwsze zapylone będą już w tej formie takiej, tej zwisającej sukienki, a te jeszcze będą, te wabiące, świeżo rozkwitnięte, będą w formie takich właśnie pięknych, przywołujących kolorem, rozkwitającymi tutaj kwiatami rurkowymi i tymi pylnikami, będą wabić owady. I w takim właściwie maleńkiej roślinie można obserwować cały cykl, który się dzieje od wykwitania po zapylanie, a później po wysiew nasion i po zamieranie. A co to dalej będzie, jak one przekwitną? No znowu będą cudowne dekoracje jesienne. Dekoracje jesienne, ponieważ znowu piękny kształt, główki jeszcze po tych wysypanych częściowo, a częściowo niewysypanych nasionach, gdzie niegdzie zachowane te podeschnięte, jak ja bym powiedziała, spódniczki i sam kwiatostan dzielżanów jest jeden, jedyny, niepowtarzalny. Niektóre jarzówki podobnie robią, ale nie mają tak cudownie podwiniętej spódniczki. Ale to każdy musi sobie to zaobserwować, bo ja tak patrzę na te rośliny i mam te swoje jakieś tam ogrodniczo-projektowe przemyślenia, bo ja je po prostu tak widzę i tak je oglądam. Chcę jeszcze jedną rzecz Państwu powiedzieć. Tu mamy właśnie odmianę sombrero, non sombrero. No wiadomo, skojarzenia, tak jak mówiłam, mariachi, sombrero, salsa, one jaką mają kolorystykę, no więc kolorystyka tak jak tutaj są, albo bardzo ciemne, takie bym powiedziała nawet wykwintne, bardzo ciemne, zamszowe, uszarpane te płatki, płatki języczkowe po zewnętrznej, różny układ tego borda, czerwieni, żółci i pomarańczy, ale też mamy takie normalnie po prostu żółte, więc tych odmian, tu jest akurat Helena Red, nie Red tylko, to jest Helena Red, a to jest Helena Gold, ale i odmiana jakaś tam Fuego, jest tych odmian mnóstwo i kto będzie chciał sobie poczytać o dzielżanach i coś dobrać dla siebie jak najbardziej. Dzielżany są generalnie wysokimi bylinami, ale no jak mówiłam już przy saćcach, hodowcy pracują, żeby były jak najniższe, no to mniej więcej takie do tych powiedzmy 50-60, no ale też są takie, co mają metr i metr 20, bo generalnie jest w jej charakterze tej byliny jest to, że ona jest po prostu wysoką, więc znowu mamy ten plan dalszy. I jeszcze o jednej rzeczy, bo jeszcze powiem zaraz, jak ją fajnie łączyć i jak ją ewentualnie pokazać, ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że jest to cudowna roślina, jeżeli chodzi o dekoracje, tak? O dekoracje, czyli znowu mówię do tych wszystkich, którzy kochają mieć cięte kwiaty, czy robią do różnych florystów przede wszystkim, to mogę powiedzieć o tym, że dzielżany i chyba stoją w wazonie, jedne z lepiej i dłużej stojących kwiatów w wazonie, bym powiedziała, stoją bardzo długo, są świetne do dekoracji właśnie takich florystycznych, od tak chociażby do ścięcia sobie takiego bukietu i stawienie do wazonu. Ja mam nadzieję, że kiedyś tak będzie, że to wszystko powróci, bo ja jestem z takiej rodziny, gdzie kwiaty, jak tylko było lato, wiosna, zawsze kwiaty były w wazonach, żywe kwiaty były w wazonach. Wiem, że teraz nikt nie ma na niektóre rzeczy czasu, ale tak bym Państwu radziła, żeby jednak bliżej być tej natury. Ale jeszcze ostatnią rzeczą, którą chcę powiedzieć, bo fajnie takim roślinom, które są de facto niezwykle ozdobne, bo one są pięknie
ozdobne. I taki właśnie bukiet dzielżanów ja tu sobie ustawiłam. Dałabym przy szarych miskantach, już nie takich ozdobnych, ale szarych, które stworzyłyby za nimi albo wokół nich szarą mgłę, żeby je jeszcze bardziej podbić, jeszcze bardziej wyeksponować i pokazać to piękno właśnie tej takiej ciepłej południowej, takiego ciepłego południa, kolorystyka ciepłego południa, właśnie te takie cudowne barwy, ochłodzić, a jednocześnie podkreślić właśnie taką szarą mgłą, jak daje miskant Morning Light. I jeszcze tu mam, bo to też chcę o tym powiedzieć, że czasami myślimy, co dać przed. No przed możemy na przykład oprawić. Ja ciągle jestem nieusatysfakcjonowana tym, że w odcinku o trawach jeszcze, którym tam mieliśmy jakiś czas temu, gdzie opowiadałam też o jeżówkach, mówiłam o tym schizachyrium. Popatrzcie Państwo na te barwy i to właśnie jest roślina, którą bym przed posadziła, bo ona ma szarości, a jednocześnie od dołu jakby wkracza już ta nuta tych takich rudofioletów, to będzie się potęgowało. Także, a to jest roślina, która docelowo wyrasta no około metra. Także obok czy z tyłu można by dać te Morning Light, tutaj miskanty, a z przodu to schizachyrium, ewentualnie Helictotrichon, czyli owsicę wiecznie zieloną. Tak patrzę, że tu ta odmiana się nazywa Prairie Blue, więc jak najbardziej bym powiedziała do tej salsy cudownej, do mariachi pasuje. Także proszę Państwa, budujmy ciekawe rabaty, wydobywajmy przez stosowanie odpowiedniego tła piękno, żebyśmy trochę poczuli klimaty tego ciepłego, cudownego lata. Do przemyślenia, do zastanowienia i do następnego odcinka. Do widzenia!